dzisiejszym odcinku God of War Ragnarok. Na Hawgufa. Coś ty może być. Wiesz, kiedy przez kilka zim powisisz sobie u pasa krzepkiego boga, zaczynasz dostrzegać różne punkty widzenia. Mimir jak zwykle też w punkt. Bardzo dobrze. Piękna podcinka, piękne skończenie Kratosia. Patrz, ja też coś tam proszę, patrzę. A dobra, patrzcie co się teraz odjebie. O, proszę. Dobrze, już prawie. No już prawie, jeszcze została prawa strona, że pomagamy. O kurwa, ja myślałem, że ty śpisz. O cholera, ale mnie zaskoczył, kurwaniec. Ha, twufa ci ufa. Twufa ci ufa, dostaliśmy trochę. Znajdź ukojenie w tym, że robiłaś to, co najlepsze dla twojego syna. Nawet te stworzenia to wiedzą. Rodzic nie ma większego wyboru. Teraz zobaczmy. Wiedziałem, że będzie walka. Od razu. O ty kurczy byku. O cholera, to jest zibu. Zobaczmy. O. Zbadaj Darth Vadera. Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 54. odcinka naszej serii God of War Ragnarok. W poprzednim odcinku żeśmy się udali do Alfheim, gdzie postanowiliśmy wrócić i, że tak powiem, wyczyścić ten świat i nawrócić go na dobrą stronę mocy. No tutaj jak widzimy mamy na razie co robić, szczególnie że w poprzednim odcinku nagrobek berserków zostawiłem, jak i jeden znak nieodkryty. Dzięki za komentarze, za to, żebyście mi podpowiedzieli co i jak. No i co, no i ruszamy po prostu dalej, a tu mamy kolejny nagrobek berserka, a tu szczelinę, okej. No powiem tak, jesteśmy po bitwie z bibliotekarką. Więc powiem szczerze, od razu z życiem stoimy bardzo chujowo, tak samo i ze strzałem z party i w ogóle z innymi wieloma rzeczami. Może właśnie bym sobie mapę włączył. Matko kochana. Tak. Śledź. Właśnie, śledź. Śledź, bo chcemy te piaski. Najpierw pozbędziemy się tego piasku. Żebyśmy mogli... Widzę jakieś wejście! No ja też. Okej. No to chodźmy tam. Będziemy uwalniać chyba kolejną haftfu dufę. Frejd nie wiedział, jaki los spotkał tę ziemię pod jego nieobecność, prawda? A skąd miał wiedzieć? Doceniłby nasze wysiłki. Ano, ponowne usłyszenie pieśni piasków to prawdziwa gratka, nawet jeśli to wersja solo. Będzie duet, kiedy uwolnimy tę Hawgufę. No, Hawgufę, to mówiłem. No dobra, no, tak jak mówiłem, stoimy mega chujowo ze wszystkim. Ta architektura. Nory. To nie dzieło ciemnych elfów. Wygląda mi to na opuszczoną, pradawną osadę, zbudowaną przed powstaniem Studni Światła. Więcej materii gniazd. Jesteśmy na właściwej drodze. No dobrze, cieszę się, Mimirze, że tak o tym mówisz, że jesteśmy na właściwej drodze. Aha, no i co dalej? Kurwa. Aha, tam mam jeszcze przeskok. Tędy możemy? Dobra, tędy możemy się tu przedostać. A, mamy skrzynię. Dobra, rozwalmy od razu tą, że tak powiem, pieczęć. Żeby nie korciła. Dobra, okej, pięknie. No dobra, i to w sumie nam tyle to dało. Nie, czekaj, to się, bo coś mi się tak właśnie... A nie, dobra. Powaliło mi się z tymi takimi krzewami, co są do podpalenia. To tak drzewo akurat wpadło w światło. Dobra, i co Frejo? A tamto ni? Pewnie będziemy tamtędy może wracać. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Hajsik, hajsik, hajsik. 147, o kurwa, to co to, nowaciki? Materiał, z którego powstały gniazda, jest troszkę dziwne. Okej, to właśnie było dziwne, że to coś w ogóle otworzyło paszczę. O cholera, no i... Okej. Niechaj i tak będzie. Kiedy byłam tu z tobą i Atreusem, pomyślałam, że to jest światła, a jest jakąś anomalią. Nie zdawałam sobie sprawy, że przysłania je materia gniazd. Tak, a gdybyśmy spytali ciemne elfy, powiedziałyby, że anomalią jest ta kolumna światła po środku świątyni. Spójrz tylko, jak stare są niektóre z tych powierzchni. Znacznie starsze niż studnia światła, a nawet nasza uwięziona Hawgufa. Naprawdę empatyczne. Coś ty może być. Wiesz, kiedy przez kilka zim powisisz sobie u pasa krzepkiego boga, zaczynasz dostrzegać różne punkty widzenia. Mimir jak zwykle też w punkt. Ach, Mimirze. Powiem wam szczerze, że tak właśnie teraz, uświadamiając sobie, że Brock nie żyje, tak kurde, wiedząc, że nie będziemy słyszeć jego jakoś żartów, czy tam dogryzania, tak już tak trochę smutno się człowiekowi robi. Naprawdę to było bardzo negatywne, pozytywna osoba, postać, generalnie. No dobra. No i co dalej? No i nie pójdziemy, nie przejdziemy. Ostrza? To tak wygląda jakby... Nie. No to nie przejdziemy. I co teraz? A Boże, jak głupi jestem. Czy to są te z tym... Kurwa, tym toporkiem. No. Załatwione. Super, udało, już się udało. Pełzacz z lewej! Jeszcze dobrze... Gdzie ty go widzisz? No lewa. O. Dobra, dla was specjalnie mam. Ten parszywiec za chwilę wybuchnie! Nie pamiętam, czy tego gówno to się... Trzeba było tak, rozwalić gniazdo. Znaczy będą nas cały czas atakowały. Że pewnie w tym... O nie, Kratosie, nic z tych rzeczy. Że w tym gnieździe pewnie jest ich pełno. Najpierw tak, widziałem tą skrzynię. Oczywiście to jest hajs, tak? Hajsu mamy od groma, ale nigdy nie za wiele. 497, Boże kochany, jakie naprawdę słabe są te łupy. Naprawdę giga słabe. Gdzie my już w niektórych skrzyniach potrafimy wyciągnąć po 2000. O-o! No i co teraz? Przyjaciel z tym plantem. Pięknie. Kratos, co się nie patyczkuje. I alfa. Ale tu musiałem. Lewej, trucizna! Co? Skąd? Za skłon to leci? Siema. Weź, daj kamienia. Za tobą, Kratosie! Dobra, dzięki, Frejo. Najpierw tą, bo groźnie wygląda. Easy win. Peściutto. Oj, czemu... Dostałem od Frey bez kitu. Dobra, mamy gościa.
Pięknie. Mamy kolejnego. Dobra, ty skielko, właśnie. Bardzo dobrze. Piękna podcinka, piękne skończenie Kratosia. Elfy światła rzadko zapuszczają się pod pustkowia, prawda? Terytorial Twajmo często zmieniają władców. Beggwir wspominał, że te ruiny mają dla elfów światła znaczenie historyczne. Pewnie mają powstrzymać intruzów. No. Czekajcie, czekajcie, bo ja się trochę pogubiłem. Ten trup na dole raczej by się z tym nie zgodził. Okej, okay. Pytanie, co ten trup na dole? Poświęcenie. Żadna ofiara nie jest no marne. Pod tą logiczną wiadomością leży ciało. Ciekawe, czy nieszczęśnik zapisał te słowa przed śmiercią, czy może zrobił to potwór, który do tej śmierci doprowadził. No tego nie wiemy. I nie wiem, czy w najbliższym czasie się dowiemy, ale okej. Okay. O matko, czekajcie, bo ja się zakręciłem jak baranie jaja. A dobra, bo my stamtąd. No tak, ale my tu... Tędy szliśmy? A nie, tędy szliśmy, okej, ja się zajebałem w tańcu, przepraszam was bardzo. Teraz to już też trochę zmęczenie robi swoje. Dobra. Ciskamy się. Frejo. No jak zwykle, kurna, odważno idzie przodem, nie patrzy. Cholera, serio? Nie wejdę tutaj? No nie wejdę. Oho. Zaczyna się robić naprawdę coraz bardziej grubiej. Ciekawe, jak oni chodzą do pracy. Jak Kratos z Freją muszą się namyśleć, nakombinować, a tu trzeba przyjść na budowę kamieniołomu, nie? I jak oni to, kurde, robią? Dobra. Okej, okay, już widzę, że będzie potrzebny topór. Spójrzcie. Materia jest wrażliwa na dźwięk. To żeśmy nie tego łuku już użyli. Materia jest o! Boże, jak dawno nie widziałem tego garnca złota. Rzadko strasznie występuje. A, dobra. Materia blokuje nam drogę. Jak możemy ją ominąć? Jak to? Prosto i przed siebie. Coś jeszcze dla mnie masz? Jednak. Okej. Boże, gdzie my jesteśmy? Idziemy, idziemy, a tych bunkrów nie ma. O! O nie, 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 nie. Myślałem, że odnalazłem jakąś drugą drogę, ale nie, nie, pomyliłem się. No dawaj, Kratosie. No na dół. Zło chłopak. O kurde, no serio? Ale go w łeb ładnie strzeliłem. Od razu wypadł. Szybko, łatwo, czy jeszcze ktoś? A nie, myślę, że szybko, łatwo i przyjemnie. O, masz. Siemano, elfy. Kurde, pomyliłem się, że teraz atakowałem go do wozu, nie wiem czemu. Dobra.
matko, to Freya mi się potwierdziło, że to jest ten przeciwnik. Nie wiem, co się ubrało. Ostrożnie! O ty, dziabdubo jedno. Wiesz, ile ja musiałem zbierać na to życie? Chłopaków będą znów się rozmnażać. Cóż to było za widowisko? Ich pieśń rozbrzmiewała na niebie Alfheim. Ta dwójka osiągnęła olbrzymie rozmiary zapewne z powodu braku dostępu do światła. Nie płodzisz dzieci, jeśli nie masz ich czym nakarmić. Chciały ochronić dzieci przed okrutnym światem. Coś to znaczy. No dobra, ale to żeśmy co odknęli tutaj w martwym punkcie? Nie no, tam jest wejście, Boże kochany. Ale teraz Freya pierwsza się pakuje. Tak to Kratos Gentleman przepuszczał, ale zawsze generalnie później gdzieś tam. Oho, dobra. Wow, to jakiś tytan chyba. On na małym paluszku, na jednym, patrzcie, takim zrośniętym, on coś trzyma. Pytanie, co to jest? No dobra, ja rozumiem, że ja mam to rozkurwić. Pytanie jak? No właśnie, może Freya jakaś podpowiedź, kurde no, dziewczyno. Nie mam pomysłu. Totalnie nie mam pomysłu. A stoimy przy centralnie tuż przed wejściem. Tutaj hagwufy. A dobra. To zmienia całą perspektywę. Oj. To co jest? Do trzech razy sztuka. Dobra, poszło. W sumie on też właśnie nie mówi coś, że możemy u niego zostać tam, tylko że bardziej będziemy jemu posłuszne. Ciekawe, czy rozumieją, jaki wybór czeka je na wolności. Jaki wybór? Cykl życia Hawgufy. Żeby się rozmnożyć, muszą przekazać swoje światło dzieciom. A bez światła umierają. Koniec końców chyba każdy z nas żywi taką nadzieję. Nasza śmierć ma sens, że cząstka nas będzie żyć w naszych dzieciach. Gdybym miała szansę, wiem, co bym wybrała. Oj, Freya, Freya, no nie ty jedyna coś straciłaś, no nie ma co się mazać. Dobra, okej. Okay. I co dalej? Tak, Freya, patrzysz, ja też coś tam patrzę, patrzę. A, dobra, patrzcie, co się teraz odjebie. O, proszę. Dobrze, już prawie. No już prawie, jeszcze została prawa strona, że tak powiem. Kurczę. One się zrastają, no a przecież nie stłukę. A, dobra. Jednak skórkę trzeba było zacząć od dołu. Okej, uwolniliśmy ją. Robota. Pora ją uwolnić. No, no, no to wracamy na powierzchnię. Okej. Nie no, powiem szczerze, że to akurat robimy dobry uczynek. Że pomagamy. O kurwa, ja myślałem, że ty śpisz. O cholera, ale mnie zaskoczył, kubaniec. O cholera. Dobra, czas na show. Czas na show. Czas na show. Nie, wiedziałem, że to nie będzie wykończenie, więc... Prawie krąg to się kończy. O koniec, kolejny. No dawaj, wykończ go, Kratosie, to już jest końcówka.
Bardzo ładnie. Zuch chłopak. No i dobra, trochę się rozejrzałem. Tutaj zdobyliśmy trochę życia. O, tu coś. Niezbędna w jego rytuałach, jak mnie mam. Fajka, dobra, znalezione hołdy dla Frey. To został ostatni artefakt. Dobra, poszło w skrzynię, bo zasłużyliśmy. Szepcząca płyta, okej, okay, dobra, pytanie. Niska fala wyrzuca wrogów w powietrze, okej. Okay. Nie no, muszę powiedzieć, że nic ciekawego. Dobra, bo wychodzi na to, że stamtąd żeśmy musieli przejść. Widzę, że takich znaczków macie więcej. No dobra, no to idziemy. Czy w dobrym kierunku? Nie, w odwrotnym. Co my robimy? Czemu tak? Nie, no bo tu się będę wracał. Tak, tu trzyma się ta gufa jeszcze na czymś. No tak, ale tutaj Freya nie chce mnie... coś ze mną zrobić. A, dobra, tu przecież jest jeszcze przejście. Dobra, zobaczmy co tu ciekawego. Aha, to jest to, gdzie ja po prostu spadłem. Tak? Czy nie? Tak czy nie? No to może być ciekawe. Dobra, zobaczmy. Los tych stworzeń przypomniał mi pewną historię. Tak? Był sobie raz pewien kowal, któremu król nakazał wykuć skrzynkę zdolną pomieścić w sobie całe zło świata. Ale żaden metal nie miał takiej mocy. Kowal więc postanowił użyć ognia. Czy ta historia ma złagodzić ludzi? Może to tylko historia. Sposób zabicia czasu. Doceniam dobre chęci, ale twoje historie... Co z nimi nie tak? Nie zawsze przynoszą innym otuchę. Racja. Mimir jest lepszym gawędziarzem. Oj, za nisko się cenisz, bracie. Poczyniłeś postępy od czasów lakonicznych opowiastek. W porządku. Dokończ historię, Kratosie. W porządku, kluczem do otwarcia skrzynki była córka kowala. Zginął, chroniąc ją przed tymi, którzy chcieli otworzyć zamek. No, całkiem życiowa ta historia. Tak. Nie zawsze przynoszą innym. Racja. Mimir jest lepszym kawędziarzem. Oj, za nisko się cenisz, bracie. Poczyniłeś postępy od czasów lakonicznych opowiastek. W porządku. Dokończ historię, Kratosie. Kluczem do otwarcia skrzynki była córka kowala. Zginął, chroniąc ją przed tymi, którzy chcieli otworzyć zamek. No, całkiem życiowa ta historia. Bardzo. Bardzo bym powiedział. No dobra, teraz musimy użyć jakoś tutaj inteligentne. Dobra. Jeszcze? O, za mocno. Przesadziliśmy. Kąt, zmianę. O! Dobra, pięknie nam to wyszło. Bardzo ładnie. Tin, 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 tin. I w górę, do góry. Dobra. O, i tu będzie pozbyta wieszcza. Tak! Dokładnie, Kratosie, bardzo ładnie.
czekajcie, czekajcie, bo ja się tak rozglądam. Gdzie my jesteśmy? W której części? Bo chcę postrzelić temu. Chyba nadużyliśmy gościnności, ale... O kurwa! Jak się zląkłem. O, dosyć szybko. No ale zaskoczyła mnie skubana. To trzeba przyznać, że zaskoczyła mnie skubana. Ale dobra, to skoro tam jest na górę. I tu też jest na górę. Ale to jest inna pewnie góra. Tak. Tak. Gdzie jest zejście? Czemu tutaj przypadkiem nie było? A co my tędy zobaczyliśmy? A nie, my tędy byliśmy. Kurde, no pewnie, że tak. No. My się tutaj wracamy. Dobra, niepotrzebnie. Dobra, ale chciałem jeszcze jedną miejscówkę zobaczyć. Generalnie tutaj. A, tu była ta skrzynia, no tak. Kurde, idzie się pogubić w tym labiryncie. Labiryncie namiętności. Dobra, no to co, do góry? Tak? Nie, kurde, znowu tutaj się wszaniłem. Nie, poczekajcie. Tu. A, tu, dobra. No tak, tylko że tutaj to nie wszystko bym, bo jeszcze właśnie tam ta jedna legendarna skrzynia mi została. Zaraz, jeśli ten... Chociaż nie, no może gdzieś tutaj jeszcze jest przejście do niej, chociaż wątpię. No musiał dobrze poszukać. No i dobra, uwolnijmy hatfufę. Toporkiem. Dawaj, Kratosie. A, tam nie miałem... A, naciskać cały czas, dobra. Sorry. O, zmruśmy tu, zmruśmy tu. I bums. Bardzo ładnie. O tak. Piękna. Ha, twufa ci ufa. Ha, twufa ci ufa. Dostaliśmy trochę umów. Znajdź ukojenie w tym, że robiłaś to, co najlepsze dla twojego syna. Nawet bez stworzenia to wiedzą. Rodzic nie ma większego wyboru. Nie jesteś sama. Ale piękny widok. Nie jestem sama. Teraz ona też nie. Superancki, ale kozacki, naprawdę cudownie to wygląda. Chyba zyskaliśmy nowych przyjaciół. Tak mi się coś wydaje. Niesamowite. Pieśń piasków. Nie sądziłem, że się wzruszę. Coś pięknego. Oj mi, że przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Podobnie. No dobra, piękny widok. Dziękuję, Kratosie. Ten świat znów może śpiewać. Zrobiliśmy dobry uczynek. Ależ oczywiście, że tak. Patrzcie, a tam, bo tam się jeszcze miziają, rozpylają pyłki. Miłość kwitnie wokół nas. O, a co im się? Nie musimy jeszcze uciekać, prawda? Kto wie, jakie przygody czekają na rozświetlonych pustkowiach. Wow. Czemu one się rozpuściły? O, Holender, tego to się nie spodziewałem. No dobra, ale no to tak, no to już mamy przynajmniej jasność. No tak, ale tu muszę się do tej nory jeszcze wrócić. No bo jakby nie patrzeć, no kurde, zostawiliśmy legendarną skrzynię, którą widziałem. Widziałem na własne oczy, tylko nie wiedziałem, jak tam dojść.
Więc po prostu przewinę wam film, jak do tego dotrę. Dobra. Tutaj trzeba było to zniszczyć. Nie wiem do czego. No pewnie może to jest właśnie tajna droga do naszego skarbu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Albo do ubicia chociaż tamtego pieseła, co nam tak szczeka. Znaczy pieseła, no wiem, że tego stwora, ale trzeba go trafić w ten... Bo będzie złoty ogon. A czyżby to było rozwiązaniem? Tak! To było takie proste. A ja taką głupotę i się... Musiałem specjalnie wracać, widzicie? Okej, okay, błyskawicz... O! Mocny runiczny atak. A, dobra. Znamy to z poprzedniej części. No, nie jest to zbyt rewelacyjny atak przy tym, co mam. Ten jest taki bardziej obszarowy. Więc nie, zrezygnuję z niego. Ale stąd może ubijemy pieseła. Ależ oczywiście, że tak. No i żebyśmy tutaj zrobili wszystko. Myślałem, że bardziej gdzieś tam się zakradniemy. No dobra, no to co? Widzimy się ponownie znowu na górze. No i oto tym sposobem mamy norę ukończoną na 100% plus zabiliśmy ten, ale teraz zobaczcie, ile z tych dużych haftów, ile się pojawiło małych, zalały całe morze, całe niebo, całe morze ich na niebie. No dobra, myślę, że co? No jeszcze tutaj mamy szczelinę. Myślę, że warto się udać w tamten region. Tam byliśmy w tej bibliotece i po tej bibliotece postanowiliśmy, że od razu ruszymy zwiedzać dopiero jak opadną piaski. Tam jest jakaś jaskinia. Dobra, w sumie czemu ja nie korzystam z transportu? Ciekawości, bracie. Czemu no słucham cię. Są niepoważne. Rozwijają myślenie lateralne. Posłuchaj. Okay. Masz przed sobą troje drzwi. Za pierwszymi czeka dół z kolcami, za drugimi smok, a za trzecimi para lwów, no które nie jadły od tygodni. Które drzwi otworzysz? Pierwsze. Kolców można z łatwością uniknąć. A powinieneś otworzyć trzecie, bo lwy, które nie jadły od tygodni, są martwe. A, dobre? Całkiem niezłe. Całkiem niezłe. Nie, nerwy Kratosa, dobra. Okej, no to widzimy, że tutaj będzie z buta wjeżdżam w tą strzelinę. No i tak zrobimy. Siema. O cholera, taki dzień dobry. Takie to przywitanie. Pyk, 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 my. Dobra. I kabum! Ej, dobra, łatwo poszło. Z utratą niewielką życia. Ale poszło, dobra, szczeliny tam widzimy. O! Teraz tak, skopmy tą tarczę. Ona jest potrzebna jak świni dzwonek. Aha, do tej szczeliny. Wow, czy my się tam tędy przeciśniemy? Ale tu mamy coś jeszcze. Dobra, to najpierw szczelina. O, życie bym jeszcze pominął. Architektura. Robi wrażenie. Robi wrażenie. A chodźmy najpierw do szczelinki. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Stawiam, że pewnie nic dobrego. O! Odznaka honoru. Elfy zrobiły ich więcej. Hod dla Freya! Skompletowaliśmy cały zestaw. W geście wsparcia dla... Dla Freya. Przepraszam, dla Freya. Już wszystkie. Chciałabyś je zatrzymać? Wasza decyzja. Skoro nie zabrał ich opuszczając Alfheim, to nie miałby nam za złe, gdybyśmy je sprzedali. No, coś w tym jest, ale akurat na brak kasy to my nie możemy narzekać, naprawdę. Dobra, zobaczmy. Wiedziałem, że będzie walka. Od razu. O ty kurczy byku. O cholera, to ich zimu. Dobra, na szczęście nie są aż tak mocno potężni. Nie!
Bardzo ładnie nam to idzie. Myślę, że tego gościa, no właśnie, jednego już mamy. Och, jeszcze podpaloną pałą. To już w ogóle pozamiatane. Jeszcze ktoś? Zimno! Wszystko gra! O cholera! To jeszcze chyba pani, tak powiem, dowódca. No, jesteśmy troszkę... Oj... zmrożeni. No, bo na maniku było nam z życiem. Uff. No, żeśmy oberwali potężnie. Dobra, ale mamy zamkniętą szczelinę. Bardzo ładnie. Ale z życiem to my stoimy bardzo marnie. Dobra, zobaczmy na mapę. Tutaj to właśnie nam nic nie mówi. Nie mamy tego oznaczonego. Czy my coś tu pominiemy, czy nie. Tylko trzeba dobrze się rozglądać, bo jak to wygląda? Kruka Odyna mamy. Aż czterech mamy. Nagrobki berserków. No to jeden skrzynie norm. Legendarne skrzynie, okej. Czyli te zakazane piaski chyba będą się jako ogół liczyć, czyli będziemy musieli dobrze się rozglądać. No ale dobra, zwiedźmy jeszcze to łato przed nami. Zamknięte. O! Potrzebne są dwa klucze. Co za nimi trzymają? No na to... tym polega ich piękno. To może być wszystko. Potwory, skarby. Przy naszym szczęściu jedno i drugie. No właśnie, dobrze mi, że powiedziane. O tym samym pomyślałem, że raczej nic dobrego dla nas. No dobra, no o, widzę. Widziałem cię. Widziałem cię. O, tam jakiś posąg. Ciekawe, czy... Właśnie, po przejściu tam... Czy jakoś będę mógł... Czy próbujemy ustrzelić tego kruka. Że najgorsze jest to, że no właśnie, nie wiemy... Skąd i w którym momencie on... wyskakuje. Chyba, że tu jest jakieś jeszcze przejście. O, właśnie, o! O, to takie coś nam... O! Pomnik Freya. Ciekawe, czego widział. Kurde, no. Może stanąć dziadowa na... Moment! Kurde, no. Co za ptaszysko. O! Dobra, udało się. Pomnik Freyra, no. A to dziwne. Runy są ciemne. Jestem wdzięczna, że Freyr został zapamiętany. Ale jaki to wszystko miało cel? Bez inskrypcji trudno powiedzieć. Ale zdaje się, że elfy światła i ciemne elfy wybudowały to miejsce razem. Co oznacza, że to byłoby ich pierwsze wspólne dzieło od wielu pokoleń. Jeszcze nie zwiastun trwałego pokoju. Ale może pełniło ono funkcję monumentu, symbolu potencjalnego pokoju. Okej, przeżyłem. Przetrwał odejście Freyra, ale rozejm najwyraźniej już nie. Monumenty są bezużyteczne, gdy lekceważy się ich przesłanie. Ale kiedy odszedł, na pewno wiedział, co się wydarzy. No, miał dobry powód, żeby odejść. Jakiś pajac przekonał jego siostrę, by poślubiła szaleńca. Coś w tym jest. Dobra, to powinniśmy pewnie chyba zanieść na górę, chociaż jeszcze tu się rozejrzę. Tak, bo to jest jeszcze jedno to. Dobra, ale na razie mamy dwa, bo tam jest jedno. Tam, dobra, więc będziemy na razie kombinować z tym, co mamy. Chyba, że ten most będzie musiał być zapalony. A, my i tak będziemy potrzebowali, dobrze. Te kryształy mają już w sobie światło. Masz rację. Normalnie musielibyśmy je rozświetlić. Tak. Może umieszczając kryształ po przeciwnej stronie, rzucimy na tę sprawę nieco światła. Ach, ależ piękna gra słów. Panie Mimirze. Ale tak, faktycznie w poprzedniej części to żeśmy musieli Atreusa lodowymi strzałami, że tak powiem, strzałami światła
je, że tak powiem, aktywować. A tu, no nie musimy robić nic faktycznie. No ale dobra. Teraz ten zaniesiemy tu. O, fuck. Dobra, nie zaniesiemy. Za bardzo się pospieszyłem. Dobra, czyli musimy to też dezaktywować. Na chwilę chociaż. No nie, Kratosie, nie, no specjalnie, no. Odejdź ją na chwilę, o. Dobra. Teraz musimy dobrze trafić, o. To akurat to nie ciężko. Dobra. A? Szczat był ukryty. Może teraz posłuży jako przypomnienie. Tak, nic nie przypomina o historii lepiej niż wyrzeźbiony, podświetlony marmur. A nóż widelec, może coś nam się tam ciekawego przytrafi. Zobaczmy. O! Zbadaj Darth Vader'a. O! Zdaje się, że możemy teraz odczytać inskrypcję. Możemy, ale nie wiem, czy najpierw przeczytać, czy najpierw wziąć dar. Dobra, może najpierw przeczytajmy. Ku czci oświeconego. Niech jego dar światła jarzy się przez wieki. Okej. Ku czci oświeconego, niech jego dar światła jarzy się przez wieki i prowadzi nas ku harmonii. Niech elfy po kres czasu żyją w pokoju, rozkoszując się promienistym blaskiem. Okej. Dar światła? Nie wiem, ale coś się przekonamy. Jest teraz. Osełka te. No kto by pomyślał? O. Dar Freyra jednak przetrwał. Widocznie nie mógł sobie darować. Świetliki. O, to jest właśnie to. O kurde, patrzcie, to jest taka, bym powiedział, no, tylko że 325 sekund. O ja pierdziu. Dobra, zresztą Freya, no właśnie widzimy, że w ogóle zapomnieliśmy zadbać o naszą towarzyszkę. No tu idzie w runy i ogłuszenie, to 100 sekund, no ale to jest słabe. No to jest najlepsze. W sumie i tak rzadko używamy. Ale myślę, że jesteśmy w stanie wziąć to i używać łącznie z Freją. Dobra, no to co, stąd by było wszystko? Chyba nie damy rady przez bramę się jakoś przebić. Mimo tego, że tam wygląda na to, że coś tam jest. Coś nie, może to tak tylko może się zdawać. A musimy przywrócić most, no tak. Nim poznałem Fej, nie wyobrażałem sobie pokoju po jej śmierci. W czasie podróży do Jotunheimu znalazłem pokój samodzielnie. Moim obowiązkiem jest go teraz podtrzymać. Oby tym razem jego pomoc wystarczyła. Zobaczmy. No miejmy nadzieję. Ale zapewnił im szansę. No i dobra. Mamy przejście. Boże, jak my słabo stoimy z życiem. W ogóle ze strzałem i ze wszystkim. No ale dobra. No dobra, to już mamy co nieco porobione. No jeszcze mamy tutaj co robić w tym Alheimie. No uwolniliśmy Haftgufę, już drugą. No i co? I myślę, że tutaj jeszcze trochę spędzimy czasu. Więc na tą chwilę myślę, że zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapy w górę i zostawiajcie komentarze. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!